Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jak już wiecie, dzisiaj zajmujemy się nowościami z Lovely, takimi miodowo-pszczelimi. Wyglądają naprawdę bardzo słodko i bardzo ładnie. I teraz tak, jaki jest ten makijaż? Na buzi mam bazę, podkład, korektor, dlatego że jest to nieutrwalone i zmierzam do tego, że w całej tej serii pszczelo-miodowej znalazł się puder. Bardzo ładnie wyglądający, sypki puder, więc utrwalę sobie to, co mam, czyli korektor i przypudruję całą buzię. O, jeszcze troszeczkę się do Was przysunęłam. Puder prezentuje się tak, może jeszcze tak na szybko, co znalazło się w serii, czyli puder. Mamy puder brązujący i rozświetlacz, są róże i paleta cieni. Czyli w zasadzie, jeśli chodzi o makijaż twarzy, to niemalże wszystko. Ale zaczynamy od pudru. BB Bread Loose Powder i to jest sypki puder do twarzy o delikatnie żółtym odcieniu. Znakomicie sprawdzi się zarówno pod oczy, niwelując cienie i oznaki zmęczenia, jak i do całościowego wykończenia makijażu. Wzbogacony jest o ekstrakt z miodu. Chyba zresztą jak wszystkie te kosmetyki. Prezentuje się to tak. O, jeszcze Wam tak z bliska pokażę. Przypomina właśnie taki plasterek miodu z pszczółką. Jeszcze go tutaj nie otwierałam, w sensie nie odrywałam tej folijki, natomiast chyba tak słodko-miodowo lekko pachnie. Już się tutaj do niego dobieramy. I tak, bardzo ładnie pachnie, przyjemnie tak. Delikatnie raczej, ale ten zapach jest wyczuwalny. Wygląda to tak, najpierw Wam pokażę na wieczku, może o. I oczywiście nałożę taką grubszą warstwą na dłoń. No, jeśli chodzi o ten kolor, to może on rzeczywiście ma taki leciutko żółtawy odcień, ale no zobaczcie, to jest tak minimalne, że w zasadzie na twarzy tego nie będzie widać. W każdym razie te takie delikatne żółte tony sprawią, że jeśli macie jakieś zaczerwienienia na twarzy, jak ja, to takie kolory w pudrze sprawią, że te czerwone łatki, plamki, czy co tam macie, będą mniej widoczne. Więc dla czerwieniących się skór tego typu żółtawe pudry są jak najbardziej wskazane. Pierwszym takim pudrem z żółtymi tonami, właściwie to był taki wyraziście żółty puder, był puder z Clinique, taki w kamieniu. Ja go uwielbiałam, tak sobie myślę, że może jeszcze kiedyś do niego wrócę, bo on chyba cały czas jest w sprzedaży. W każdym razie żółte tony dla czerwieniących się cer są ok. Do tego zmierzam. Dobrze, moi drodzy, no więc nabieram sobie troszeczkę i utrwalam korektor. No tak jak tam producent podaje, do tego celu ten puder też się powinien nadawać, więc sprawdzimy go pod okiem. Pachnie bardzo ładnie, w momencie nakładania jest ten zapach wyczuwalny. O, ale tak Wam jeszcze porównam, nie jest to tak intensywny zapach, jak w tych pudrach z Lovely takich znanych, jak ten HD, bambusowy czy ostatnio broskwiniowy. To nie jest aż tak mocny zapach, jest zdecydowanie delikatniejszy, ale wyczuwalny. Natomiast po nałożeniu oczywiście się ulatnia i go nie czuć. O, a pod okiem wygląda to tak. Jeszcze może przypudruję całą buzię, to będzie też tak łatwiej całokształt ocenić. Cały czas nabieram to, co miałam na wieczku. Tak jak widzicie, puder ma troszkę takie właściwości matujące. Na nosie to będzie widać, bo mi się świecił. Tak, delikatnie matuje, ale w bardzo taki ładny sposób, taki elegancki, subtelny. Daje bardzo ładne wykończenie, takie atłasowe, gładkie. Delikatnie matuje. Pod okiem też ładnie jest tutaj ten obszar wygładzony. Generalnie puder na tak. A jeszcze może z takich czysto technicznych informacji, jeśli chodzi o gramaturę, to tutaj jest 7,5 grama. Generalnie tak, no puderek bardzo przyjemny. I biorę się teraz za co? Za bronzer. Jeśli chodzi o bronzery, mamy do wyboru dwa odcienie. Ja mam jeden Cool Beige i jest jeszcze dwójeczka, tamten nazywa się Warm coś tam. W każdym razie ten jest chłodniejszy i mamy jeszcze wersję ciepłą. Bronzer wygląda tak. O. No wszystkie te graficzne elementy nawiązują w jakiś sposób do miodu i pszczół.
i bronzer też pachnie w taki sam sposób jak puder. A zatem, moi mili, ja mam wersję chłodną, no i nakładamy, czyli taką, powiedzmy, bardziej do konturowania, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na policzku. Tak. To jest taki fajny, chłodny odcień, taki lekko szaro-ziemisty, ale ładny. Właśnie idealny do konturowania. Zobaczcie. Bardzo mięciutko się rozprowadza. Jest taki poddatny. O, to będzie dobre słowo. Bronzer też jest ok. W sumie to żałuję, że nie wzięłam też tego ciepłego. No ale cóż. Bardzo ładny kolor. No do konturowania idealny. No i teraz popatrzcie. Tak prezentuje się bronzer na buzi. Jedynka. Jedynka. Cool beige. Teraz oczywiście czas na róż. I w całej kolekcji dostępne są trzy kolory. Ja sobie wzięłam dwa. Mam jedynkę, a róże takie w czarnych pudełeczkach, proszę bardzo, oczywiście z pszczółką, Let It Be Blusher i ja mam dwa kolory, to jest jedynka. Pachną? Tak jak cała kolekcja, tak troszeczkę słodkawo, chociaż powiedziałam, że tu jest ten zapach jeszcze chyba jeszcze słabszy. No w każdym razie, tak wygląda jedynka, jest taka lekka, jaśniutka. A jeszcze może właśnie zrobię Wam swatch tego bronzera. Co prawda mam go już na twarzy, ale będziemy mieć wszystko razem. O, taki delikatny jest, może go dołożę. No w sumie taki bronzer dla bladzioków, ale to widzieliście, że ja sobie tak dokładałam, rozprowadzałam. W każdym razie bardzo przyjemnie się rozprowadza i bronzer jest super. O, to jest ta jedyneczka zimna. No i róż również jedynka. Ma takie delikatne, bardzo delikatne drobinki, ale to gdzieniegdzie, słuchajcie, coś tam tak błyśnie. Powiedziałabym, że on ma bardziej charakter taki perłowy. O, tak wygląda jedynka. Dwójki nie wzięłam, bo wydawała mi się dość podobna do tego, a ten kolor był jakiś taki mocniejszy, nieco żywszy. Ta dwójka jest taka bardzo bladziutka. Niestety testerów nie było, więc swatchy zrobić nie mogłam. Tutaj mam trójkę i trójka jest kolorystycznie taka najbardziej intensywna, najmocniejsza z tych wszystkich trzech różów. Zobaczcie, trójka wygląda tak. Taka trochę moja bluza, no niemalże. Jest taka koralowa. I trójka jest chyba matowa. Matowa albo taka satynowa. To jest satyna, ale tak bardzo, bardzo blisko matu. Ciekawe, jak to będzie na policzkach wyglądało, bo to jest dosyć intensywny kolor. Wiecie co, może właśnie nałożymy tę trójkę, zobaczymy, czy to będzie takie przedobrzone. No bo powiedzmy, że jedynka jest bezpieczna dosyć. Zobaczmy więc trójeczkę. Trójka, najpierw tak delikatnie, bo... Dokładam tak po troszeczku i zobaczcie, ten kolor się stopniowo pojawia. Nie, mimo tego, że jest dosyć intensywna, to raczej sobie od razu krzywdy nie zrobimy. Trzeba po prostu delikatnie pędzlem operować, będzie ok. Teraz poczułam jakąś taką dziwną nutkę w tym zapachu. I wydaje mi się, że jednak one pachną trochę inaczej. Jest tutaj coś takiego sztucznego, jakaś taka nieładna nuta. O, tak bym powiedziała, ale nie umiem określić, co to jest. W każdym razie, no wiecie, ten zapach tylko przy otwartym pudełeczku czuć i jak sobie nakładacie. No ale zapach zapachem, ważny jest kolor, a kolor jest bardzo ładny. Śliczny, taki, no taki koralowy właśnie. Bardzo ładny. Dobrze, moi drodzy, czyli tak, mamy puder, bronzer, róż, no i rozświetlacz. I tutaj miałam dylemat. Stojąc przy tej szafie Lovely, bo rozświetlacze są trzy, ale uwaga, jest między nimi różnica, bo to nie są takie typowe rozświetlacze. A dlaczego, już Wam wyjaśniam. Gdzie to jest? Tu jest. Pierwszy z nich to jest
puder rozświetlający, więc podejrzewam, że on będzie miał jakieś takie delikatne wykończenie i jeśli macie suchą cerę, to można go nawet nakładać na całą twarz. Po prostu puder rozświetlający, tak się to nazywało, ale go nie brałam, no bo wziąłam sobie po prostu ten puder i zwykły rozświetlacz. To, co trzymam w dłoniach, to jest trójka i to jest taki typowy rozświetlacz i to się nawet nazywa rozświetlacz do twarzy o uniwersalnym odcieniu dający efekt tafli. Zaraz go oczywiście nałożymy, ale jeszcze dwójka. Dwójka jest, jeśli chodzi o moc, jest chyba taka najbardziej, wiecie, taka charakterna z przytupem, a mówię chyba, no bo nie było testerów, tylko wiecie, tak właśnie przez pudełeczko oglądałam. Dwójka jest taka bardzo błyszcząca, bardzo drobinkowa, wydaje mi się, że może mieć w sobie jakieś właśnie takie drobiny dość widoczne. Tak przypuszczam, natomiast nie umiem stwierdzić. Wzięłam sobie więc bezpiecznie tę trójkę, czyli taki zwykły rozświetlacz. No i teraz jak ta trójka wygląda? O, tutaj już nie mamy żadnego wzoru, tak jak na różu, czyli tylko na brązerze był miodowy wzór. A kolor, zobaczmy jaki ten kolor będzie. Coś takiego, jest taki chyba złotawy, tak. Złotawo-miodowy, o, to jest dobre określenie. Ma kolor takiego jasnego miodu. I ma też w sobie trochę taką nutę brzoskwini. Zobaczcie. W każdym razie, jeśli chodzi, wiecie, o połysk, to bardzo mi się podoba, ładny. No i słuchajcie, drobinek w nim nie ma, tylko tak jak widać jest po prostu taką błyszczącą taflą. Drobiny, podejrzewam, właśnie są w tej dwójce. No i nakładamy rozświetlacz. Popatrzmy, jak on się tutaj zachowa. Na razie tak delikatnie, bo no, jak widać błysk taki mocny. Bardzo ładny i muszę Wam powiedzieć, że świetnie kolorystycznie zgrywa się z tym różem. No i kolejny kosmetyk do makijażu twarzy z tej serii, czyli rozświetlacz. Bardzo ładniutki. No jeśli chodzi, słuchajcie, o makijaż twarzy, to tak, i bronzer, i rozświetlacz, i róż mi się podobają. Puder też ślicznie wygląda, czyli generalnie bardzo przyjemne kosmetyki, niedrogie, no bo to Lovely. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to wszystko. Ja sobie teraz szybciutko poza kamerą pomaluję brwi i przejdziemy do palety. Mam pomalowane brwi, nałożyłam też na usta błyszczyk i mam bazę na powiekach, a więc czas zająć się tą paletką. Paleta prezentuje się pszczelo. Pszczelo. W środku jest oczywiście, jak to w tych paletkach z Lovely, taka podwójna pacynka. Ja takich rzeczy używam na przykład właśnie do nakładania baz, takich słoiczkowych, więc no niby może do cieni to nie do końca funkcjonalne, chociaż na przykład do cieni w kremie jak najbardziej na tak. Także jak nie lubicie też pacynek i nie nakładacie nimi cieni, to nie wyrzucajcie, wykorzystajcie sobie po prostu do czegoś innego. Ok, ale paleta, proszę bardzo, jeszcze raz, paleta pszczółkowa, a kolory przedstawiają się tak. Bardzo przyjemne, takie pszczele. No powiedziałabym, że kolorystycznie to jest miodowa paleta z Urban Decay. No ale oczywiście ta jest mniejsza i tutaj te odcienie są nieco inne. Tamta jest trochę bogatsza. Ale dzisiaj ta jest w roli głównej, o tej mówimy. A więc swatche, słuchajcie. Swatche. Tutaj mamy coś jasnego, jasnocielistego, a jeszcze powącham. Wydaje mi się, że paleta nie pachnie. Może tak delikatnie, ale to jest, wiecie, tak bardzo, bardzo w tle. A więc coś cielistego. Tutaj również mamy jakiś jasny kolor, taki lekko morelowy. To już jest ładna błyskotka. O, jest bardzo miękka i jest śliczna. Aż się pod palcem, słuchajcie, tak klei. Jaką ma dziwną konsystencję. I ten też jest taki lekko klejący. Ale ten zielonkawy bardzo. Proszę bardzo, pierwsza czwórka. Tutaj mamy dwa maty i a ten jest w ogóle śliczny, taki złoto-zielonkawy, coś takiego. No te matowe kolory, to wiadomo, że one są takie, wiecie, do funkcji podstawowych, więc zbyt widowiskowe nie będą. Tu jest ten zielony i naprawdę ma przedziwną konsystencję, taką, ale w pozytywnym sensie, taką klejącą, masłowatą, coś takiego, niemalże jak cień w kremie, coś takiego na pograniczu.
Ten też, ale jakoś tak troszkę mniej. W każdym razie bardzo przyjemne są tak w dotyku. No i te trzy brąziaki. Tu jest mat. Tu również mamy cień błyszczący. I to też jest mat. Te dwa brązy w ogóle wyglądają, jakby były do siebie podobne. Zobaczmy. Mam nadzieję, że będzie między nimi jakaś różnica. W każdym razie, maty w dotyku też są takie przyjemne, lekko kremowe, bardzo fajne, nie, absolutnie nie suche, wiecie, nie takie sypkie, miałkie, bardzo przyjemne. O, i ładnie się rozcierają. Nie, jest różnica między tymi cieniami. Nie wiem, na ile pokaże to kamera, ale Wam opiszę. Ten tutaj jest cieplejszy, taki bardziej czekoladowy. Ten jest zdecydowanie chłodniejszy, taki przybrudzony. O. No i mamy paletkę pszczelą. O, jeszcze tak Wam pokażę. Proszę bardzo. No to zabierzemy się za malowanie. Tak jak wspomniałam, bazę już mam. Zaczynam tradycyjnie od tego jasnocielistego, którego niemalże nie widać, i nakładam go na całą powiekę. Chociaż ja wiem, może on będzie za ciemny. Nie, najpierw go nałożę tak tutaj w zagłębienie, bo być może podubrwiowy to niekoniecznie. On może być taki beżowawy lekko, więc. No jest taki beżowy. Nie, podubrwiowy go nie nałożę, potem poleci tam coś innego. Nałożę go po prostu tak, wiecie, zdrową warstwą na załamanie, o, żeby mi się tutaj nic nie zbierało i żeby mi się łatwo rozcierały inne cienie. Taki delikatny kolorek widać. No to, może po kolei. To teraz nałożę ten. Troszkę przyciemnimy to zagłębienie. Coś tutaj się pomału zacznie dziać. W ogóle ciekawe, czy ten kolor teraz tutaj będzie widać. Minimalnie, ale widać. Widzę to w podglądzie, więc Wy to też zobaczycie. Kolor jest widoczny, tylko jest to taki delikatny kolor. Nakładam go już odrobinę na dolną powiekę. Wygląda to tak. No na razie jest to takie delikatne. Bardzo, bardzo kusi mnie ten złoto-zielony kolor, czyli to. Nałożę go palcem. Zobaczymy, jak on będzie. Jejku, jest naprawdę miękki, widzicie? Ja tutaj zanurzyłam palec. O, i to jest takie niemalże gumowate, ale bardzo przyjemny jest ten cień. Nakładam go palcem tak na większość górnej powieki. O, jakie to jest piękne, popatrzcie. Śliczny. Naprawdę, to jest jak cień w kremie. Czy to jest cień w kremie? Paleta intensywnie napigmentowanych cieni do powiek. Wyjątkowa formuła sprawia, że cienie łatwo się blendują i dokładają. I to wszystko. W każdym razie to jest niemalże jak cień w kremie. Jest przepiękny. Na zewnętrzny kącik nałożę któryś z tych brązów. Może najpierw polecimy z tym. Który to jest? To jest ten. Bardzo ładna czekoladka. I tak jak widzicie, ja dołożyłam pędzel i on się zaraz bardzo ładnie przykleił. I. No i fajnie się łączy z tym jakby kremowym. Rozcieram sobie teraz granicę tego brązu, bo troszkę mi się tu za dużo nałożyło. No i ja spróbuję jeszcze przyciemnić troszkę zewnętrzny kącik, używając tego zimnego koloru, ale. Nie wiem, czy to się da, bo jeśli chodzi o natężenie, to w zasadzie te kolory są porównywalne. Natomiast, no zobaczymy, troszkę go dołożę i zobaczymy, co się stanie. Może się przyciemni, a jak nie, to po prostu użyję czegoś innego. No nie bardzo się to przyciemniło. Widać, że jest dołożony jeszcze jakiś inny kolor. Natomiast nie jest to takie, wiecie, przyciemnienie, nie jest to takie zdefiniowanie zewnętrznego kącika, o jakie by mi chodziło. Po prostu te kolory są do siebie dość zbliżone. Tak jak Wam wspomniałam, nie chodzi o odcień, tylko chodzi o natężenie.
Gdyby jeden był zdecydowanie ciemniejszy, byłoby fajniej. No ale mamy sytuację, jaką mamy. Ja sobie tutaj dołożę coś z innej beczki. Na przykład z takiej trójki My Secret. To jest taki ciemny, naprawdę bardzo ciemny cień. O, ten. I tym cieniem podkreślę sobie troszeczkę zewnętrzny kącik. Tak odrobinę go dołożę, bo po prostu jest mi tutaj, wiecie, za jasno. Od razu lepiej, tylko oczywiście muszę to rozetrzeć. Oczywiście można by użyć do makijażu tylko tej palety pszczelej. Jak ona się właściwie nazywa? Beekeeper. Jakoś tak pominęłam nazwę. W każdym razie, do makijażu dziennego jak najbardziej na tak, tylko że ja mam, słuchajcie, takie przyzwyczajenie, że nawet w makijażu dziennym lubię tutaj w zewnętrznym kąciku mieć tak, no, coś mocniejszego jednak, więc będę sobie musiała po prostu tutaj czymś pomagać. O! Jakimś innym brązowym cieniem, czy czarnym cieniem, czy czymś tam. Ale jak lubicie delikatne makijaże, no to spokojnie ta paletka Wam wystarczy, dlatego że jest coś od jasnego do dość ciemnego, czekoladowego, o tak bym powiedziała. Oki, to odłożę, wracam do tej paletki. No i teraz, słuchajcie, może na dolną powiekę nałożę to złotko. Bardzo przyjemnie się te cienie nakładają, są takie arcymiękkie. Te błyszczące to już w ogóle, szczególnie to takie zielone złoto, jest niesamowite, jeśli chodzi o konsystencję. To złoto, które teraz nakładam, złote złoto, czyli to, też jest bardzo, bardzo przyjemne i to się tak, wiecie, masełkowato rozprowadza. Naprawdę są świetne. Zresztą maty też są super. I to samo złoto poleci na górną powiekę. Tutaj mam taką nieumalowaną część. Dołożę ten cień tak odrobinę, o, w tym miejscu. Oki. I wiecie co, wrócę jeszcze do rozświetlacza, gdzie on jest, tu jest, nałożę go pod róg brwiowy i na wewnętrzny kącik. On się tu bardzo ładnie kolorystycznie wpasuje. No i pod róg brwiowy. Kończę makijaż, na linię wodną leci cielista kredka. No i skoro jesteśmy w klimatach lovely, to nie mogło zabraknąć tuszu wszechczasów, czyli Vampire, który ma bardzo dziwną konsystencję, przedziwną szczoteczkę, jest taki dość kłopotliwy w nakładaniu, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale zawsze to powtarzam, że jak już go polubicie i tak okrzepniecie z jego używaniem, to w efekcie, jaki on daje, się zakochacie, bo jest naprawdę świetny. Ja tak mówiąc do Was właśnie tak cierpliwie tę szczoteczkę tu wycieram o pojemniczek, no bo ona się zawsze tak oblepi tym tuszem, no i trzeba o tym po prostu pamiętać, żeby sobie, wiecie, nie przedobrzyć i nie nałożyć go zbyt dużo na rzęsy. No on tak ma, jest, tak jak mówię, dość specyficzny, ale daje przepiękny efekt. Więc na rzęsy leci tusz Vampire. Ok, makijaż gotowy. Moim zdaniem wszystkie te kosmetyki są super. Niestety, ale ja dzisiaj nie mogę ponarzekać, więc gdybyście mnie spytali, czy ta seria jest fajna i ją polecam, to tak, jak najbardziej tak. Może jedyna rzecz, której mi zabrakło, ale to wiecie, to takie moje przyzwyczajenie, to jest właśnie jakiś taki bardziej zdecydowany, taki ciemny cień w palecie, ale to co kto lubi. Paletka bardzo przyjemna. Cienie, jeśli chodzi o konsystencję, to muszę powiedzieć, że nawet mnie zaskoczyły w takim pozytywnym sensie. No szczególnie właśnie tutaj te dwa, a najbardziej ten, bo on jest, zresztą tak jak widać, słuchajcie, zobaczcie, on jest taki aż wgnieciony. Jest taki najbardziej miękki, taki plastyczny, nieco gumowaty, tak jakby był cieniem w kremie. Maty są przyjemne, takie atłasowe. Bardzo fajne są cienie te błyszczące, perłowe. Też takie mięciutkie. Generalnie paletka warta zachodu i warta uwagi, tym bardziej, że nie droga również. A no takie brąziaki, słuchajcie, takie odcienie, właściwie odcienie dzienne, no to chyba się każdemu przydać mogą, więc paleta jak najbardziej świetna. Te rzeczy do makijażu twarzy spisały się cudownie. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda buzia przypudrowana tym pudrem. Po prostu atłasik jest naprawdę świetny, bardzo fajny puder, więc jeśli używacie pudrów sypkich, podoba Wam się wykończenie,
To jak najbardziej polecić mogę. Bardzo ładne kolory mają róże. Ten bardziej różowy, taki ten no koralowy. Akurat dzisiaj nałożyłam ten. A tak jak mówię, ta dwójka jest taka bardzo jaśniutka i zbliżona nieco do tego, do jedynki. Ale być może, wiecie, na słoczu, na skórze też prawdopodobnie będzie się jakoś tam odróżniać. Natomiast jaka ta różnica jest, tego nie umiem powiedzieć. Więc wzięłam sobie te dwa i myślę, że to był... Myślę, że to był bardzo fajny wybór, bo one już tak bardziej zdecydowanie się od siebie różnią, więc mam dwa różne kolory i prezentuje się to bardzo ładnie. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to rzeczywiście mamy taką taflę. Ja nałożyłam go dość delikatnie, ale myślę, że ten połysk i tak jest widoczny. No i rozświetlacz, jak to rozświetlacz, oprócz tego, że macie ładną taflę na buzi, bo można go nałożyć na kości policzkowe, nos, na łuk kupidyna, czy gdzie tam zazwyczaj nakładacie rozświetlacz, można go użyć do makijażu oczu, tak jak ja dzisiaj zrobiłam, nałożyłam na wewnętrzne kąciki i podłóg brwiowy. I podkreślam, że ja mam trójkę, no czyli ten taki standardowy rozświetlacz. No i wreszcie bronzer. Bronzer też przemiły. Kolor chłodny, ale chłodny w taki bardzo... ładny dla oka sposób, taki przyjemny. To nie jest taki, wiecie, nieładny, brudno-ziemisty. Są takie kolory, które jak się nałoży, to one sprawiają takie wrażenie, jakby nasza skóra była brudna. To nie jest ten odcień. To jest odcień przyjemny dla oka, taki ładny, który pozwala elegancko wykonturować buzię. I przypominam, że ja mam jedynkę, więc słuchajcie, generalnie wszystko w tej serii, to co mam, mi się podoba i jakby tu ponarzekać nie mogę. Tak, mogę to polecić, bardzo ładnie się sprawdziło, ładnie się to rozprowadziło, w ogóle właśnie, bardzo przyjemną konsystencję wszystkie te kosmetyki mają, taką miękką, atłasową, no dosłownie kilka ruchów pędzlem, tak jak widzieliście, czy róż, czy rozświetlacz, bronzer, wszystko ładnie się na buzi rozprowadziło w taki przyjemny, lekki, łatwy sposób, żadnych plam nie było, niczego, żadnego kłopotu, więc generalnie arcyprzyjemna seria. Bardzo przyjemna seria i tak jak najbardziej kosmetyki, których ja dzisiaj użyłam, polecić mogę. Okej, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Napiszcie mi koniecznie, proszę, czy Wam się ta seria pszczółkowa od Lovely podoba i czy też już coś macie, ewentualnie czy na coś może polujecie. Napiszcie co i jak. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mówię Wam papa. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem na razie i do zobaczenia.